Cześć! Dzisiaj przygotowałyśmy dla Was kolejną porcję zadań dla Was i dla Waszych psiaków. Dzisiaj skupimy się na słuchaniu i rozróżnianiu poleceń. Ja przygotowałam stację miejsce, klatka i obiegajka, czyli słupek. Jeżeli nie macie słupka, może za słupek posłużyć nawet butelka z wodą, czy jakiś wyższy przedmiot. Jeżeli Wasz pies nie potrafi obiegać, to przygotujemy dla Was filmik instruktażowy, jak tego nauczyć. Pierwsza rzecz, czyli najpierw pokażę psu w dwóch, trzech powtórkach każdą stację z zadaniem, a dopiero potem będę sobie to łączyć. Santi, ok? Ok. Miejsce. Brawo. Pamiętajcie, nagradzamy z pozycji, czyli jedzenie przychodzi do psiaka. Ok? Miejsce? Brawo. Ok. Słupek? Brawo! Ale słupek, ok? Słupek? A nie! Eks. Klapka? Brawo! Ok! Klapka? Oszczędzajcie nagród. Dobra, bierzemy się za rozróżnianie poleceń. Ja postaram się stać w środku tego naszego zaklętego kręgu, ale będę też pomagać kierunkiem swojego ciała, żeby dać psu wskazówkę, co ma zrobić. Miejsce. Brawo. Klapka. Brawo. Słupek. Miejsce. Możecie też sobie zrobić na przykład zostawanie, jeżeli nie ma się klapki, czyli mogę poprosić psa o polecenie zostań. Brawo. Dodamy odrobinę rozproszenia. Zostań. I teraz coś dla osób, które mają wielopsy. Omiń. Zostań. Taki, ok. Klatka. Morena. Miejsce. Pomagamy ruchem ciała. Brawo, to pięknie. Ok. Zostań. Morena, ok. Wow.
klapka.